Cześć, nazywam się Artur Dyla, jestem instruktorem w firmie Koleje Mazowieckie. Powiem Wam dzisiaj co nieco o pojeździe 45WE, czyli o impulsie. Gdzie jest pojazd 001 i czym może poszczycić się pojazd z numerem 010. Impuls to najszybszy polski pojazd. W sierpniu 2015 roku po centralnej magistrali krajowej pojechał z prędkością 226 km na godzinę, ustanawiając tym samym rekord pojazdu w całości wyprodukowanego w Polsce. Za chwilę ruszamy ze stacji Psary i po kilkunastu minutach pociąg rozwinie prędkość ponad 220 km na godzinę. Impuls jest to cała rodzina pojazdów od nowosądeckiego Newagu. Pierwszy powstał w 2012 roku i był produkowany dla SKM Warszawa. Nasz pojazd nieco różni się od pierwszego wyprodukowanego w 2012 roku Impulsa. Posiada m.in. bardziej nowoczesny pulpit oraz światła technologii LED, które poprawiają w dużej mierze widoczność maszynistą w nocy. Pojazd 45WE posiada 4 silniki trakcyjne. Dwa zainstalowane są na pierwszym wózku napędowym, a dwa kolejne na ostatnim wózku napędowym. W 2015 roku do Parku Taborowego Kolei Mazowieckich dołączyło 12 pojazdów 45WE. Choć występuje również pojazd z numerem 013. To za sprawą tego, że nie ma pojazdu 001, dlatego że aby przyspieszyć proces homologacji, Newag do pojazdu 31WE czteroczłonowego dołączył jeden człon, tworząc tym samym pojazd 45WE, który przyjął nazwę roboczą 001. Po przeprowadzeniu części prac pojazd został ponownie pozbawiony tego członu, a nasz pierwszy wyprodukowany stricte pojazd 45WE zaczynał się od numeru 002. W przestrzeni pasażerskiej występuje kilka udogodnień dla pasażerów. Między innymi są to gniazdka elektryczne, system informacji pasażerskiej, Wi-Fi, czy chociażby dekoracyjne światła w technologii LED. Kabina Impulsa składa się z dwóch stanowisk. Po prawej stronie mamy stanowisko maszynisty, a po lewej stronie mamy stanowisko dawniej się mówiło pomocnika maszynisty. Teraz jest to stanowisko drugiego członka załogi. Kabina maszynisty jest bardzo ergonomiczna. Wszystkie niezbędne elementy maszynista ma pod ręką. Część elementów przerzucona jest do terminala operatorskiego. Urządzenia takie jak załączenie oświetlenia, załączenie klimatyzacji czy załączenie ogrzewania w składzie maszynista wykonuje z pozycji terminala operatorskiego, wchodząc w odpowiednie zakładki, które znajdują się na monitorze. W prawej części mamy przełączniki służące do sterowania wycieraczkami, klimatyzacją w kabinie maszynisty oraz ogrzewaniem. W prawej części znajdują się również manometry. Są to manometry cylindrów hamulcowych oraz przewodu zasilającego i głównego.
wskazująca maszyniście, jakie ciśnienie panuje w odpowiednich przewodach. Ten przyrząd jest oddajnikiem mocy oraz hamowania. Przy hamowaniu wykorzystywany jest hamulec elektrodynamiczny oraz hamulec elektropneumatyczny. To jest następnik hamulca pneumatycznego. W lewej części znajduje się radiotelefon Koliber oraz stacja dokująca na tablet maszynisty, w którym ma rozkład jazdy oraz wszystkie niezbędne dokumenty. Przyrządy służące do podniesienia pantografu oraz zamknięcia włącznika sypkiego, wybór świateł. Pojazd wyposażony jest również w system monitoringu. Poza obserwacją przestrzeni pasażerskiej mamy również do dyspozycji 4 kamery umieszczone w skrajnych częściach pojazdu, które zastępują nam lusterka, jak również mamy kamery na podgląd pantografów. Jest to pojazd nowoczesny, który oferuje pewne udogodnienia dla maszynisty, m.in. regulowany fotel, regulowany podnóżek, tempomat, lodówka. Znajdujemy się w tej chwili za plecami maszynisty, czyli w przedziale maszynowym. W przedziale maszynowym oprócz szaf pneumatycznych i szaf elektrycznych znajduje się przetwornica oraz falowniki trakcyjne, które są poniekąd sercami pojazdu. Pobierają one energię sieci trakcyjnej i przekazują je w nieco zmienionej formie do silników trakcyjnych, które znajdują się na wózkach tuż pod nami.